Cześć, witam was serdecznie w trzecim odcineczku z farmy, którą posiadam. Na kolana! Pozdrawiam! Dzisiaj następują żniwa. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, zbierałem kiszonkę, żeby zwierzątka nasze, które w przyszłości będą miały co jeść. Bizon się rozgrzewa, ja idę sobie podpiąć teraz przyczepę, bo dzisiaj będziemy akcja żniwa. I trzeba się przygotować na pole koło nas, co prawda tutaj jest, więc nie ma daleko, ale tak trzeba sobie tutaj podpiąć zestawy, przygotowywać wszystko, co nam jest niezbędne do naszego dzisiejszego naszej wyprawy, że tak powiem. Okej. Tutaj niech się nam ciągnika sobie zawieziemy tam, a kombajn w tym momencie nam się troszeczkę rozgrzeje. Jednak olej musi się tu dobrze rozgrzać. Dobra, myślę, że tutaj na początku sobie zostawimy, bo przejazdy jak sobie będziemy robić, to też trochę to sobie tylko tak odjadę. Plakę zdejmujemy. Myślę, że dotarkę sobie możemy wyłączyć. Dobra, lecimy szybciutko. Bo jak widzicie, o, kieszoneczka, pewnie podejrzewam, że kiedy ja wypuszczę ten odcinek, to już obejrzycie ten poprzedni, ale kieszonka już się robi, nie wiem, tam chyba z 5% jest tego. Ile tu mamy? 6, no, także się dzieje. Okej, okay. Przechodzimy sobie tutaj, po naszego bizona. To jest maszyna, no nie ma co, Z, to jest bizon, dokładnie ktoś pytał, Z056 Super. Wchodzimy. Czy ja tu muszę wyciągać klapę? Chyba nie. Mi się wydaje, że tutaj podnieśmy sobie naszą. Okej, ruszamy. Czy ja tu będę w stanie przejechać? Chyba nie. Chyba tutaj będzie trzeba trochę kręcić. Musimy naokoło chyba objechać, bo nie będę ryzykował tutaj. Dobra, po tym możemy sąsiada polu możemy przejechać. Generalnie tu będzie to pole też kupowane, bo mam do niego też fajny pomysł, ale to mówię, no pieniądze jak pieniądze uciekają i nie chcą przybywać póki co. Sezon pierwszy słaby będzie, zobaczymy jak tutaj wyjdzie nam to pole. Ja sobie tylko tutaj jeszcze włączę nasieczkę. To nie wiem, czy my możemy. Chyba, że to nam będzie samo robiło. Tak, bo to nie jest to, że sobie możemy wybrać. Tak jest. Także jedziemy. No to będzie ma słabo nam sypać, bo to jest pole, które było kupione. Nie ma tu, nie będzie tu, podejrzewam, szału wielkiego. Objedziemy sobie tutaj ten poprzeczniak i wrócimy, koło jedno zrobimy. Zobaczymy, ile nam tutaj to ją uda zebrać. Jak liczę, że jak z 5 ton będzie, to będzie wszystko. Tutaj dużego tego pola nie ma. Znaczy jest ono ogromne w miarę, ale no jak widzicie. Nie sypię dość mocno, bo nie było tutaj robione na tym polu. Jeżeli ja się za to pole zabiorę, to będzie miało to lepszy plon. Póki co, to jak widzicie, no pierwsze okrążenie robimy, mamy tonę już, czyli będzie około 2 ton, no 2200, 2400, tak myślę, pełne okrążenie, liczę na to. Zobaczymy, czy będzie pełny kombajn.
Później się gdzieś przetnie. Tamte mijaki zostawiam. Ale to. No jednak nie będzie. 2 ton nawet. No, niestety. Myślę, że się tu możemy już powoli przeciąć. Możemy sobie tutaj robić. No trudno, no. Zbiornik pełny będzie na pewno. Gdzie jest tam ta pokrywka?
No, żniwa pełną parą lecą. My sobie możemy tam przyczepę zostawić, chociaż nie, poczekamy już do końca tych żniw. Trasie się, będziemy się wysypywać w biegu. Widać, że jednak ten mój pracownik coś tak nie za bardzo. Tutaj to dokosimy, żeby on nie musiał. Bo on i tak będzie jechał po linii prostej. A ja bym sobie to akurat ściągnął na raz. W następnym sezonie myślę, że będą lepsze te zbiory. Teraz to wiadomo, ze słomy też będzie słabo, ale słomy akurat to sypiemy w stodołę i ona sobie tam będzie na razie leżeć, bo na ściółkę też się przyda. Trzeba będzie też potem w kostki porobić. Ale to tyle co teraz mam, to wystarczy w zupełności jak na razie. To zaraz wezmę zgrabiarkę i myślę, że w następnym odcinku sobie to będzie zgrabimy. I będziemy mieli, że tak powiem, kieszonkę. Pole na trawę mam, na ten do zebrania jeszcze jest tam w ciul, więc myślę, że nie będzie to problemem. Pasza jakąś jest. Także myślę, że może w którymś, w szóstym, siódmym odcinku mamy drugi, trzeci, to będzie chyba czwarty bodajże, zresztą zobaczę. To zrobimy zakup krów. Pierwszy, może jakieś pierwsze 5 krówek wleci. Zobaczę tylko, czy mam wszystko, co potrzebuję. Na pewno nie mam TMR-u. Paszowozu nie mam. Może na Wileliksie znajdę jakiś używany, albo to od sąsiada zobaczę, czy będzie jakiś miał na sprzedaż któryś coś. Popytam. Może coś się uda taniej wyhaczyć. Jakiś mały taki TMR dla paru krówek, to myślę, że coś się trafi. Ktoś będzie miał na pewno. No wiem, tego jęczmienia to dużo nie ma. A tam jeszcze jest krawek. To dokosimy to.
No i co do silosu? To zebrać słomę, wyrzucić na strych do chaty, do wiaty, pod wiatę, niech się suszy. A my będziemy ten. Tutaj w następnym odcinku myślę, że może to zaoramy, chociaż trzeba będzie sprawdzić, czy to wymaga orki. Bo mi się wydaje, że chyba nie wymagała. Pole nie wymagało, przynajmniej w tym sezonie nie wymagało orki, bo nie paliło się, że tak powiem, do wymogu. Okej. Sypmy to, co mamy, czyli tonę 700. Tu jeszcze mamy do wykoszenia, więc to wykosimy. Tu dzióbek, bo dzióbek, ale... A, zobaczcie. No, to na 760, równo, 49%. Nie jest to dużo. Więc... Wsypujemy to, sprzęt odwozimy. I myślę, że... ...18-minutowy odcinek będzie dobrym sposobem na zakończenie. Jak szybkie żniwa, jak sami też widzicie. I w sumie już po żniwach jedno pole. Tutaj tą trójkę będzie trzeba gadać z sąsiadem, żeby nam ją odsprzedał. Dobra, więc sobie jeszcze tylko ściągniemy nasz... Dobra. Jeszcze przejedziemy. Zapomniałem, że tu ciągnik stoi. To trzeba będzie podjechać tak, jak ja nie lubię podjeżdżać. Dobra, ale ja idę spać, bo ja nic nie będę widział. No 11 godzin idziemy spać. Teraz sobie... Muszę zrobić zawrotkę. Wjechać tą stroną. Sąsiada to pole będzie naprawdę idę.
Gdzie kupowałaś? Aha. Że co? Wyładuj tu, otwórz pokrywę N. Kierunek wyładunku. Aha, prawa, lewa to jest tylko. Ale dlaczego? Ja to jakoś mogę żmijkę ją włożyć, czy co? No jest. No to była żmijka, ale... Aha! Rozłóż żmijkę, to jest zasypania. Jak to się robi? Czekajcie. Rozłóż z drzwi. Okej. Okay. Dobra. Okej. Dobra, udało nam się wyładować, ale to nie będzie mój na pewno. Nie będzie moje na pewno na stała przyczepa, bo nie lubię takich przyczep. Ok, więc kończę, zostawcie suba w górę, zostawcie suba, lajka. I na następny odcinek będziemy robili orkę i zbieramy słomę.